Rozdział 19. Marzenia bywają zwodnicze. Cytat. A Bóg będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz. Księga Rodzaju rozdział 28, werset 3 do 4. Załapałem się na lot do Panagra. Z wczoraj po południu około 13.30 zaczyna się pierwszy zapis w dzienniku w Kuito z dnia 27 lutego 1952 roku. Gdy lecieliśmy na północ, roztaczał się jasny widok na równiny wybrzeża. Myślnik samolot zderzył się z chmurami, kiedy zbliżaliśmy się ku górom. Przemknęliśmy nad nimi szybko. Na horyzoncie, niezbyt daleko, ukazały się wysokie ich grzbiety. Potem, kiedy chmury ustąpiły, przed nami znowu wyległa wielka kołdra równiny, piękna i spokojna, z tarasowymi wzgórzami i budynkami. Nagle ukazało się Kuito i około godziny 14:45 nasz DC-3 dotknął pasa startowego. Jim i Pete zamieszkali najpierw w domu doktora Tidmarsza do czasu załatwienia sobie pokojów u jakiejś ekwadorskiej rodziny. Natychmiast rozpoczęli naukę hiszpańskiego. Jim tak pisał do rodziców 29 lutego. Dwukropek. Naprawdę jest problem z wejściem w nowy język. odczuwa się wielką potrzebę przemawiania dla Pana, jasno i zrozumiale, a jednocześnie czuje się bezradność, bo ani jednego słowa nie potrafi się wymówić bez obcego akcentu, który natychmiast zostaje rozpoznany przez słuchaczy. Skłonni jesteśmy wyciągnąć w górę ręce i zawołać, po co to wszystko? Jednak konieczność przemawiania w imieniu Pana zmusza do doskonałego opanowania języka. Módl się za nasze w tym powodzenie. Lekcję zaczęliśmy wczoraj, ja mam cztery w tygodniu. Miasto jest piękne, stare, malownicze, położone między dwoma grzbietami gór. Na jego zachodnim krańcu znajduje się wulkan Pichincha, aktywny w ostatnich dniach, dymiący. Jest tu dosyć interesujący targ, można zobaczyć arystokrację latynoską. Ubrani w futrzane płaszcze, dokonują zakupów, przechodząc obok żebraków w łachmanach. Jest tu wielki wybór warzyw i piękna wystawa owoców. Nie można sobie pozwolić na zjedzenie ich w zbyt dużej ilości na surowo. Wczorajsze menu to barbar, kalafior i seler, ale wszystko gotowane. Zjadam także banany w różnych postaciach. Przykładowo mieliśmy na śniadanie... Papkę z bananów, były banany smażone, a potem wreszcie na surowo. W garażu na podłodze mamy jeszcze ogromny pęk bananów zielonych. Inny list do rodziców z 9 marca, dwukropek. Nawiązałem tu kontakt z młodym ekwadorczykiem, który uczy się języka angielskiego. Spędzamy wspólnie około jednej godziny każdego dnia poznając angielskie i hiszpańskie wyrażenia. Ten miły gość, lat dwudziestu trzech, nazywa się Abdon. Módlcie się, bym mógł być mu pomocny, przez głoszenie Słowa Bożego, póki tu jestem. Staje się coraz bardziej oczywiste, że naszą pracą tutaj jest szkolenie Ekwadorczyków. Nigdy nie nauczymy się przemawiać tak jak oni, ani też nigdy nie będziemy blisko tego ludu. Chociaż więcej i mocniej odczuwamy brzemię auka i kofan. Daleko w Oriente, uważamy, że naszym doświadczeniem, jeżeli nie czymś stałym, winna być dżungla kujczuła. Módlcie się o to, byśmy mogli tu wykonać dzieło Boże dla większej chwały jego imienia. Dalszy ciąg dziennika 11 marca. Dwukropek. Czułem dziwną gorycz dziś wieczorem, byłem niezadowolony ze wszystkiego i ponury. Wyszedłem na dwór i odczułem swoją jałowość. Piękna noc kusiła do spaceru. Księżyc ma moc obmycia człowieka od środka i doświadczyłem tego tej nocy. Kąpiel ducha w chłodnym powietrzu. Stare gliniane mury, zapach eukaliptusów, nocne ptaki, chmury oświetlone światłem księżyca. Za ścianami domów był zupełnie inny świat, tak samo jak i tam za wzgórzem. 14 marca. Moja pierwsza noc pod siatką przeciw Moskitom. Wyjechałem z Quito z D. Short i jego rodziną. Spałem w wynajętym domku w Santo Domingo. De Los Colorados. Widziałem swojego pierwszego Colorado rano na plaży. Wyjeżdżając z Cuito po kocich łubach, jedzie się najpierw trochę pod górę i widać stąd trzy szczyty wulkanu Pichichina, myślnik wczoraj tonące w chmurach, w nawiasie, w każdym razie ten trzeci. Wyjeżdżamy z Cuito po kocich łubach. Nagle ukazuje się widok na dolinę, spadającą w dół, we mgłę. Gdy się to obserwuje, można zobaczyć, jak mgła dzieli się, podnosi i ukazuje głęboką, jasną zieleń, pokrytą tu i tam białymi plamami, dwukropek. Martwe drzewo, błysk wodospadu, pojawienie się dymu. W dół, w dół, lawirując, zjeżdżamy w dół. Lawirując między wysuniętymi ścianami kanionu, przeciskając się obok ciężarówek, jadących w górę, obok kaskad i dymiących carboneros, przez chłodną mgłę, aż przestaje być chłodna, a staje się parna. Po obu stronach widać góry, wznoszące się ku chmurom, a my wciąż zjeżdżamy w dół. Ogólnie różnica poziomów wynosi coś około tysięcy stóp, od najwyższego punktu na drodze. Jej pokonanie zabrało nam sześć godzin jazdy pikapem. Tu, w Santo Domingo, szybko rozwijającym się ośrodku rolnym, zamieszkałem przez Indian i Metysów. Nie ma drugiego misjonarza w promieniu stu kilometrów. Siedemnasty marca. Mieszkam teraz u państwa Short i usiłuję być tu w czymś pomocny jak też przymierzam się do dzieła i oswajam z językiem hiszpańskim. Większość czasu pochłania mi dużo małych rzeczy myślnik zmywanie, pomoc przy dzieciach, gra na organkach, podczas spotkań na świeżym powietrzu i prowadzenie ciężarówki. Wczoraj mieliśmy dobre spotkanie w pokoju przy plaży, przyszło dużo zainteresowanych. Osiemnasty myślnik 22 marca. Te dni spędziłem z dwoma angielskimi dziewczynami, Doreen Clifford i Barbarą Edwards w San Miguel de los Colorados. Pierwszy raz byłem naprawdę w lesie i miałem pierwsze kontakty z Indianami. Droga jest prawie nieprzejezdna, pokryta wszystkimi możliwymi rodzajami dziur i błotem. Pojechaliśmy konno, przybywając na miejsce w cztery godziny. Po południu dziewczęta i Don Gustavo zabrali mnie do domku dwóch albinosów. Harmonika ustna jest bardzo pomocna w zawieraniu przyjaźni. Akompaniowałem Dorin, która grała na cytrze. Omawialiśmy sprawę lokalizacji szkoły dla Indian. 27 marca wróciłem razem z Abdonem do Quito w poniedziałek ciężarówką do przewożenia owoców. Cieszyłem się w tych dniach obecnością Chrystusa, aczkolwiek odkąd zacząłem czytać Pismo Święte po hiszpańsku, straciłem nieco świeżości, jaką dawniej dawało mi czytanie Słowa Bożego. Ale tak musi być i mam nadzieję, że niebawem wysłuchiwał będę Ducha Świętego w jeszcze jednym języku. 6 kwietnia. Dzień Pański. Dzisiaj miałem trochę więcej wewnętrznej radości. Dopiero tu widzi się jasno radość dzielenia się chlebem i potrzebę pamiętania o Bogu, potrzebę tego, nie mówiąc o oddaniu przez to czci Bogu, ale dla potrzeby własnej duszy, aby dalej podążać za Chrystusem i nową rzeczywistością, oczyszczając starą. Betty powinna być w Ekwadorze za tydzień od dzisiaj, jeśli taka będzie wola boska. Dziwne, że tak szybko Bóg przyprowadził nas blisko siebie. Będzie dużo plotek, szczególnie w Stanach, ale nie mam zamiaru się tym przejmować. Niech sobie gadają, a Bóg będzie prowadził naprzód. Wiara tak wyrównuje człowieka i daje tyle ufności w jego poczynania, że słowa ludzi są jak wiatr. Pragnienie Jima, by szybko nauczyć się języka hiszpańskiego, znalazło wyraz w liście do rodziców z dnia 19 kwietnia, dwukropek. Martwimy się zbyt wolnym postępem w nauce języka. Ale z tym są problemy. Chcielibyśmy wyjechać gdzieś, gdzie nie byłoby sposobności rozmawiania po angielsku. Tu mamy ich zbyt wiele. Jedyne nasze kontakty z ekwadorczykami to te, które sami sobie organizujemy. Oprócz tego spędzamy jedną godzinę dziennie z nauczycielem hiszpańskiego. To za mało, by robić prawdziwe postępy. Jim pragnął w możliwie największym stopniu dzielić życie z ludem Ekwadoru. Odkrył, że przyczyniają się do tego górskie wspinaczki, wycieczki krajobrazowe, a nawet walki byków. Dwukropek. Wczoraj byliśmy na naszej pierwszej koridzie de Toros. W Ekwadorze był to dzień pracy i odbyło się sześć walk byków. Betty i ja poszliśmy wraz z grupą misjonarzy i Ekwadorczyków. To było cudowne. Poczynania Pikadora budzą szczególne dreszcze, a pełen wdzięku balet z płachtą jest naprawdę piękny. Nie wiem dlaczego, ale kocham byki. Żadne stworzenie, jak mi się wydaje, nie pasuje bardziej od nich do krzyku brawo. Pięknie pracują przed nimi kopytami, uderzają wprost przed siebie, sztywno trzymając się w barach. Finta głową, przed pchnięciem w przód, to zręczna technika i chociaż mało mają szans, by się wybronić, poczynają sobie świetnie w tym całym zamieszaniu, w jakim znalazły się na arenie. Czuje się pewną niesprawiedliwość w tym, że matador robi to, co robił już tyle razy przedtem, podczas gdy byk jest tu po raz pierwszy. Nie jest to tak widowiskowe, jak dobre Rodeo z zachodu, i jest przy tym trochę bardziej krwawe, ale odpowiada w sumie umysłowości Latynosów. Złota wstążka i krew, radość w śmierci, papierowe tasiemki, wdzięki, brutalność. Byk i para baletowych bucików. Ci ludzie to ekstremiści. W sprawach zewnętrznych życie Jima upływało swobodnie i lekko. Jednak dusza ciągle toczyła walkę. Moja obecność w Kuito, z której Jim cieszył się, ponieważ po raz pierwszy od czasów w kolegium byliśmy tak blisko siebie, stwarzała znów problem zaręczyn. Nie brał się jeszcze do roboty w dżungli i nie miał pojęcia o warunkach tam panujących. Jednak Bóg poprowadził nas o jeden krok dalej od czasu naszej ostatniej dyskusji w tej sprawie. Jesteśmy teraz w Ekwadorze za sprawą jego jasnego przewodnictwa. Raz jeszcze Jimem pokierowała raczej zasada niż impuls. Tak pisał w swoim dzienniku. Dwukropek. Ty rozumiesz... Panie, nie jest mi łatwo, ale razem spędziliśmy tyle czasu. Trzymam się tego, co już ci mówiłem. Jeżeli dzieło doprowadzenia do ciebie tego prymitywnego ludu wykonam lepiej jako kawaler, wówczas pozostanę kawalerem. Znów więc jesteśmy przy innym temacie, który omawialiśmy. Dwukropek, Aukaz. Mój Boże, kto sobie z tym poradzi? Drugi maja. O, gdyby mieć serce Dawida, przy całej swojej zdolności przywódczej, nigdy nie prowadził ludu do walki bez porozumienia się z Jachwę. Czy mam pójść? Ten brak ufania w siebie samego określał go jako człowieka Bożego, wybranego przez niego do prowadzenia innych. Był jego narzędziem i królestwo zostało złożone w jego ręce. Dobra lekcja dla nas przed wyprawą do Aukaz. 5 maja. Jestem bardziej oddany dziełu wśród Aukaz niż kiedykolwiek. Prosiłem o moc duchową, o dobre opanowanie języka hiszpańskiego, jasne i cudowne prowadzenie i inne rzeczy. Jestem umocniony w swoich myślach o Beti. Czytając o grzechu Dawida przeciw Uriaszowi, pomyślałem o postawie Uriasza. Dawid, niewątpliwie w zamierze sprawienia, aby Uriasz uznał za swoje dziecko batrzeby, sprowadził go z wojny do domu, upił i niemal przymuszał, by legł w łożu swej żony. Lecz Uriasz pozostał ze sługami królewskimi z takich to powodów. Dwukropek. Arka Boża Odpowiedział Dawidowi: Izrael i Juda przebywają w szałasach, mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Nie uczyniam takiej rzeczy. To nie była pora wracać do domu, chociaż miał prawo tak uczynić i zachęcano go ku temu. Była to pora walki. A uriasz był wojownikiem: nie można mieszać spraw domu i spraw życia. Tak samo jest ze mną. Małżeństwo jest teraz nie dla mnie. Po prostu nie pora ku temu. Nie mówię i nigdy nie mówiłem, że to nie jest coś dla mnie. Mając na uwadze te plemiona, do których nie dotarto, a do których teraz można dotrzeć, będąc jednak nieskrępowanym człowiekiem, nie uczynię takiej rzeczy. 7 maja jest prawie pełnia księżyca. Betty i ja stoimy na otwartym polu pod skąpą osłoną eukaliptusów po wielkiej ulewie. Chociaż niebo pełne jest chmur, jednak gwiazdy i księżyc lśnią. Horyzont jest jasny na tyle, że widać Kajambę, Antisana i Kotopaxi. Nigdy przedtem nie przeżyłem takich nocy jak tu w Ekwadorze. To jedna z tych godzin wyproszonych razem z nią, zależnych od pogody, nad którą Bóg dla nas otwarcie zapanował. Wydaje się, że w tych dniach jest bardzo za nami. Zawsze oddawałem ją i wszystkie nasze sprawy w jego ręce, w sposób najprostszy z możliwych. Po prostu rozpoznałem w sobie tę miłość i powiedziałem o tym jej i Bogu. Powiedziałem mu też, że pragnę pójść jego drogą w tej sprawie. Jak dotąd brak wskazówek co do zaręczyn, przeważają jednak symptomy miłych zalotów. Myślnik nie, nic rutynowego, nic normalnego, ale mam przeczucie, że tak prowadzi Bóg. 9 maja. Uświadamiam sobie teraz, że moje powody ku temu, by się nie zaręczać, są ukryte w radach Ducha Bożego. Po prostu wiem, że to nie jest coś na teraz, jest to wiedza wewnętrzna, dana przez Boga i trzeba jej być posłusznym za wszelką cenę. Nie ma innych wyjaśnień, jak tylko to, że Bóg tak prowadzi. On nie daje poznać człowiekowi, dlaczego tak prowadzi. Wiara sprawia, że poznajemy to, co tkwi w nas, jak było z moim udaniem się do Ekwadoru. Ten świat nie zachwieje moim przekonaniem. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W nawiasie list Pawła do Galacjan, rozdział trzeci, werset jedenasty. Wiara nie w same fakty, w racjonalną apologetykę, lecz w realność dzieła wewnętrznego namaszczenia, które posiadamy za sprawą daru Ducha Świętego. Muszę mieć w sobie więcej wiary w Ducha Bożego. To, że zamieszkuje On w każdym wierzącym, jest tylko dogmatem wiary. On zamieszkuje w nas naprawdę i dokonuje swego dzieła, udzielania informacji duszy człowieka. Doktor Tidmarsz rozpoczął prowadzenie krótkiego kursu homeopatii dla kilku nowych misjonarzy w grupie. Bardzo to Dżima zainteresowało na co wskazuje jego list do domu z 15 maja. Dwukropek W tym tygodniu znajduję się w samym środku chorób tropikalnych. Rano skończyłem strądem. Bardzo to interesujące i wyznaję, że niecierpliwie czekam, kiedy będę mógł zacząć prace medyczne. Myślnik dawanie pigułek, zastrzyków i tym podobne. Miałem szansę sprawdzenia swoich umiejętności ostatniej nocy. Petę cierpi na bóle głowy od strony potylicy, a masa szyi przywraca go do formy, co oznacza, że nie zapomnę swojej techniki. Jednak wczoraj Pete miał powody do napięcia psychicznego. Jak wiecie, w piątek była pełnia księżyca. Jest to najlepsza pora do wspinaczki po górach w tej okolicy. Dlatego też we wtorek około dwudziestej pierwszej zdecydowaliśmy się wejść na Pichincha. Po paru godzinach snu w śpiworze odezwał się budzik nastawiony na drugą trzydzieści. Zbudziłem Abdona, w nawiasie moja prawa ręka i ekwadorski przyjaciel, który spał na dmuchanym materacu w moim pokoju. Spojrzeliśmy w górę na zamglone niebo i wschodzący księżyc, Rob, Jill, Bill, Pete, Abdon i ja wyszliśmy w noc z trzema posiłkami i płaszczami nieprzemakalnymi w plecakach. Zawołaliśmy taksówkę, zabraliśmy po drodze Betty i pojechaliśmy w górę samochodem, jak tylko dało się najwyżej. Ledwie wydostaliśmy się powyżej Kuito. Zniknęły ostatnie mgły i nad równinami ukazał się jasny księżyc. Można było wówczas zobaczyć trzy najpiękniejsze, pokryte śniegiem wierzchołki w kierunku oriente O świcie byliśmy z powrotem w dolinie i widać było tylko wysoki na dziewiętnaście tysięcy siedemset stóp Kajambe, a nad nim trzy ostro zarysowane chmury w kolorze różowym i purpurowym. Widzieliśmy się nawzajem w świetle księżyca, który świecił po tej stronie, podczas gdy po drugiej stronie doliny już świtało. Szliśmy ciągle w górę, a po obu stronach kaskady ukazywały się egzotyczne kwiaty górskie, wzgórza i zbocza gór, sięgające aż do szczytów. Były one pozbawione drzew, nie robiły jednak wrażenia pustyni, z powodu much, ptaków, motyli, żab i pasących się tam koni. Weszliśmy ostatecznie na obmywany mgłą szczyt, na wysokość piętnastu tysięcy stóp. Nigdy w życiu nie byłem wyżej. Wspinając się, mogliśmy posługiwać się ketsami i hakami do lodu, przez co wspinaczka była łatwiejsza niż na szczyty położone bliżej domu. Nie czułem zmęczenia, pomimo znacznej wysokości. W sumie była to piękna wycieczka, warta wysiłku i czasu, nie mówiąc o tym, jak wzmacniająco wpłynęła na nasze dusze. Bóg stworzył góry po to, by się na nie wspinać, a nie tylko patrzeć na nie, i gdy się tam już wejdzie, to się wie dlaczego. Myślnik ujrzy się widoki, jakich większość ludzi nigdy nie zobaczy i ma się poczucie dali, jakiego większość nigdy mieć nie będzie. W tym liście mowa jest też o czymś, co w dalszym ciągu pozostawało problemem. Dwukropek. Trudno nauczyć się języka w kilka miesięcy. Będzie z tym jeszcze niemało roboty. Wydaje się teraz, że nigdy nie skończą się przygotowania do działalności misyjnej. Pocieszyła mnie jednak myśl o naszym Panu, który przez trzydzieści lat milczał publicznie, czytając w domu rodzinnym i pochylając się nad warsztatem ciesielskim. Czy te dni równie podobały się Bogu, jak późniejsze Jego dzieło oczom ludzkim? Nie sądzę. Dobrze wykonany mebel i uzdrowiony ślepiec to dla Ojca rzecz taka sama, myślnik dobrze wykonana robota. Wypełniona misja. Podobnie jest tu z nami. Niby nic wielkiego, ale czym to jest dla niego, który nie uznaje rzeczy wielkich i małych z osobna? Dalszy ciąg dziennika, dwukropek. 27 maja. Przeprowadziłem się do domu doktora Hugo Cavallos i mam wreszcie kontakt z czystą hiszpańszczyzną. Dzięki Bogu! Południowy posiłek spożywam z Sir Arias. Ranki i wieczory spędzam tutaj. To miejsce jest wspaniałym darem od Boga. Chciałbym jak najlepiej to wykorzystać, Panie. Tak opisuję tę sytuację w liście do rodziców. Kiedy piszę, Pete jest w sala, czytając gazetę. Pięcioro dzieci państwa Kevallos zajmuje się różnymi rzeczami. Donia Bacha, zajęta jest w kuchni. Doktor sumienny, lecz wielce konwencjonalny medyk, poszedł właśnie gdzieś z wizytą do pacjenta. Nie może utrzymać się tylko z samej praktyki. Jego dzienny rozkład zajęć jest taki: dwukropek. Z samego rana godzina lub dwie wykładów z biologii w jednej z tutejszych dużych szkół podstawowych. Potem pacjenci w gabinecie. W południe przybywa do domu na posiłek i siestę. Następnie do 18.30 pracuje w klinice Sanidad, w nawiasie Publiczna Służba Zdrowia. O każdej godzinie w nocy zobowiązany jest iść na każde wezwanie do chorego i nie może ze względów finansowych uwolnić się od tego obowiązku. Aby zwiększyć swoje wpływy wynają największą sypialnię w domu nam, Dwum Gringo, reszta rodziny śpi w dwóch pokojach. Nie jest im lekko, ale jest on szczęśliwym człowiekiem, niż dziesiątki dużo bogatszych od niego, mniej zajętych, wybijających się biznesmenów, jakich spotkałem w Stanach. Najnowocześniejszą rzeczą w domu jest telefon posiada radio, ale nie ma samochodu. Żona jego gotuje na nafcie, nie ma lodówki ani też innych elektrycznych urządzeń domowych. Są jednak bardzo szczęśliwi. Nigdy nie słyszałem, aby sprzeczali się między sobą lub z dziećmi. No i kto tu jest narodem cywilizowanym? Życie człowieka nie składa się z obfitości rzeczy, które posiada. W czerwcu Jim przyjął zaproszenie do odbycia krótkiej wycieczki do Oriente we wschodniej części kraju w połączeniu z lotem w poszukiwaniu domu Auka. Tak pisał do swojej siostry Jane, wówczas studentki Witton College. Dwukropek. Praca misyjna prowadzona z samolotu to coś, co trudno sobie wyobrazić. Po pierwsze, dreszcze przejmują, gdy się o tym pomyśli, ale i na początku też nas przejmowały. Uczucie wznoszenia się w momencie, gdy maszyna odrywa się od ziemi, dziury powietrzne na wysokości pięciu tysięcy stóp, przechylenia na skrzydło, aby przyjrzeć się jakiejś grupce domów skrytej w lesie, zniżanie się nad same wierzchołki drzew i znowu podnoszenie się do góry ponad drzewa. To emocje, jakie przeżywałem przez ostatnie dwa dni. Może mi to przejdzie, albo rozchoruje się w powietrzu, jak pete, myślnik, ale tak czy owak wreszcie przeżyłem to. Byliśmy w lotniczej wspólnocie misjonarzy w Mera, po drodze przyglądając się dżungli. Interesowała nas ludność Kujczuła w południowej części Oriente i dowiedzieliśmy się, czegośmy chcieli. Chcieliśmy też zorientować się, czy prawdą jest możliwość przyjaznych kontaktów mieszkańców południowej części Kui-Chuas z plemienia Auka, jedynym naprawdę dzikim na tym terenie. Okazuje się, że nie. Zabili pięciu ludzi w tym rejonie. Szukaliśmy też domów Auka, lecz nic nie znaleźliśmy. Najwidoczniej ukrywają się albo odeszli na wschód. Coraz więcej myślę o tym plemieniu jako o polu mojej działalności misyjnej. Nikt się jeszcze do nich nie zbliżył, są całkowicie nieskażeni cywilizacją. To byłby cud, gdybyśmy otworzyli im drogę i o to się modlimy. Liczebność ich może sięgać zaledwie paru setek, ale są częścią wszelkiego stworzenia i mamy ku nim iść. Żadnych wieści od bandy Sportland. Mama pisała coś o śmierci, a trudno w to uwierzyć. Człowiek nie potrafi wyobrazić sobie śmierci jako grymasu twarzy albo zesztywnienia ciała, póki nie zobaczył tego naprawdę. Gdy myślisz o zmarłej, widzisz zawsze jej twarz. Śmierć jest także jeszcze czymś innym. Nie tylko chłodem, ciszą, grozą, lecz także oddzieleniem, rozłąką. Dla tych, którzy są blisko, będą to raczej te pierwsze rzeczy, ale dla nas, oddalonych tysiące mil, to zawsze dwukropek. Nie wyobrażam sobie takiego, a takiego bez niej. Nie myślimy o tym, jak umierała, lecz o tym, co po sobie zostawiła i wraz z jej śmiercią, stale nam towarzyszy myśl o oddzieleniu. Smutne to i tragiczne. Lecz jakże łatwo prawić na ten temat banały lub stare morały. To ostrzeżenie dla każdego z nas, który kocha. Trzeba kochać mocno, nie byle jak i żarliwie, prosto, nigdy ciężko i powolnie. Niechlujstwo w miłości czyni życie męczącym. Myślę, że A zmęczyła się właśnie. Jeżeli kiedyś pokochasz, Jane, kochaj tak jak uczennica, chichocząc i wzdychając. Podtrzymuj żywotność swojej miłości, stale dziwiąc się i zastanawiając nad jej istotą. Wiele młodych małżeństw przyzwyczaja się do niej po roku lub dwóch, ponieważ myślą, że tak być powinno. Co do mnie, nie mogę sobie na to pozwolić z Betty. Między nami miłość musi stale trwać. Nie jest to trudne, ale odkryłem, że miłość nie przychodzi bez wysiłku. Trzeba ją kontrolować i kierować nią. Nie mam pojęcia, jak się to zaczęło, ale teraz już jest. Wiem tylko, że cię kocham, siostrzyczko. Myślę o tobie i modlę się za ciebie, często kilka razy dziennie. My, jako rodzina, kochaliśmy się, nie mówiąc sobie o tym, po prostu ciesząc się lub tęskniąc za sobą. Kiedy Jim powrócił z dżungli, tak pisał do Eleanor Vanderford w Afryce: Dwukropek. Od naszego ostatniego kontaktu życie poszło naprzód i stało się, że Bóg przywiódł mnie oraz Betty do ziemi szczęśliwej. Mieszkamy naprzeciwko siebie przy tej samej ulicy. Jedynym realnym sposobem nauczenia się języka hiszpańskiego jest zamieszkać w hiszpańskim domu. Taka radość jest nam dana. Och, wan, nie śmiałbym prosić Boga o więcej niż w swojej zadziwiającej łasce dał mi sam. Nie modlimy się o to, by wysłał nas na misję razem. Nie modliliśmy się o tak bliskie zamieszkiwanie obok siebie. Prawie w ogóle nie prosiliśmy o siebie nawzajem. Wydawało się nierozsądnym prosić o takie rzeczy przed sześciu miesiącami. Sny bywają zwodnicze w porównaniu z przewodnictwem Boga i nie są warte owej aury tajemniczości, jaką je otaczamy. Bóg ciągle działa cuda, nie robi nic innego, Jego ręka niczego mniej zdziałać nie może. Chwała niech będzie Bogu. Przewodnikowi Izraela i wielkiemu pasterzowi z błąkanych owieczek. Kiedy on prowadzi, żadna ścieżka nie wydaje się niebezpieczna, żadna chwila nie może być niestosowna. Betty i ja zgadzamy się co do tego, że wolą Boga jest, byśmy przez jakiś czas niczego sobie nie deklarowali, chociaż uczucia nasze są jasne i, jak myślę, znane Tobie. Idziemy więc dalej, ufając i pragnąc czynić wolę tego, który nas posłał, pracując nad językiem i dziwiąc się niekiedy jego sposobom. W wyjeździe na misję, jako wolni ludzie Boga, znajdujemy wielką radość, odpowiadamy tylko przed nim i działamy tylko za jego poparciem i obietnicą. To bardzo nieoficjalny sposób działania. Bez jakiegoś papierka, który stwierdza, że działamy w imię takiej lub innej sprawy. Patrzeć w górę na Boga, który dotrzymuje obietnic, to wystarcza. Dni nauki języka hiszpańskiego w Kuito wydawały się złotymi. 11 lipca Jim zapisał w dzienniku dwukropek. Zastanawiam się niekiedy czy jest sprawiedliwe być tak szczęśliwym. Dzień za dniem mija lekko i radośnie, otrzymujemy proste dobre rzeczy jak smaczne jedzenie, zabawa z dziećmi, rozmowa z pete, pieniądze na mieszkanie i utrzymanie w godzinie kiedy należy za to płacić. Łaska dawana za łaską w sferze życia zewnętrznego. Ale ponieważ zaniechałem prawdziwego studiowania Biblii w języku angielskim, rzadko moja dusza otrzymuje świeżą prawdę. Przypuszczalnie w Dniu Pańskim będę przemawiał do zgromadzenia w języku angielskim, muszę więc wrócić do starej prawdy, wyuczonej jeszcze w dniach bez pracy w Portland w roku 1949, aby zdobyć solidny materiał do kazania. Czytałem swoje pamiętniki z tamtych dni i zauważam kontrast między bolesnym nastrojem mojej duszy wówczas, a radością i swobodą dzisiaj, lecz tamte czasy były bardziej wydajne z punktu widzenia poznania spraw, Słowa Bożego, niż te, raczej przypadkowe i mniej owocne. Dzieje się to jednak nie bez powodu myślnik hiszpański musi być opanowany. Chcę, aby Bóg przemawiał do mnie tak jak wtedy, ale żeby mówił po hiszpańsku. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tego, a może nawet i nie gotowy. Więc tak trwam w tych dniach wdzięczny i prosty w podziękowaniach, nie zgłębiwszy dostatecznie materiału dla prawdziwej głębi uwielbienia. Jednak nie przestaję szukać jego głębi i jestem przekonany, że wrócą dni walki i odkrywania na nowo słowa Pana. Jakże wyraźnie widzę, że chce on dokonać czegoś we mnie. Tak wielu misjonarzy, pragnących czegoś dokonać, zapomina, że głównym ich zadaniem jest dać coś z siebie, a nie tylko robić coś sztywnymi, niezręcznymi paluchami. Panie Jezu, naucz mnie żyć w prostocie, kochać miłością czystą, dziecięcą i poznawać, że Ty jesteś niezmienny w swojej postawie i działaniach względem mnie. Spraw, abym nie był głodny tego, co dziwne, rzadkie, szczególne. Podczas gdy to co zwykłe, pospolite i normalne, może zaspokoić ten głód duszy wówczas, gdy się jej właściwie zażywa. Każ mi walczyć, kiedy to potrzebne. Niechaj nie będzie to łatwe, jeżeli tobie tak się spodoba. 26 lipca. Och, gdyby mieć wiarę, która śpiewa Myślałem o Jozafacie z drugiej księgi Kronik z dwudziestego rozdziału. Zagrożony klęską w obliczu znacznej przewagi wroga, zwrócił się ku jachwę, wezwał swój lud do postu, po czym publicznie przypomniał Bogu jego przymierze z Abrahamem i Salomonem. Mówiąc o problemie, stawiał Boga w pozycji odpowiedzialności. Dwukropek. Boże nasz, nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które nas napadło nie wiemy co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Wówczas to, po otrzymaniu odpowiedzi od proroków, Jozafat w pokorze i z wiarą, wezwał swój lud, by dwukropek zawierzył panu, Bogu swojemu. I wtedy wybuchł śpiew śpiewali w obliczu takiego problemu. Panie, daj mi wiarę, która pozbawi mnie drżenia, i będę śpiewał. Ojcze, chcę śpiewać wobec plemienia Aukas. Modlitwa Jima o pomoc w nauce hiszpańskiego została w sposób oczywisty spełniona. Wielu ekwadorczyków chwaliło jego doskonałą wymowę i podejrzliwie patrzyli na niego, kiedy mówił, że jest w Ekwadorze zaledwie pięć miesięcy. 27 lipca tak pisał do swoich rodziców. Dwukropek. Poprzedniej niedzieli rano, a także dzisiaj udaliśmy się z doktorem Tidmarszem do Sangolkui. Była to pierwsza sposobność głoszenia Słowa Bożego po hiszpańsku. Ogarnęła mnie wielka radość, chociaż brak mi biegłości. Nigdy przedtem w swoim życiu nie czułem się bardziej apostołem niż tego ranka, kiedy naprawdę rozprawiałem na rynku z dwoma lub trzema zainteresowanymi, ze zgromadzenia liczącego, chyba za czterdzieści osób. Człowiek czuje się tu trochę osamotniony, lecz radość widzenia ludzi, którzy nie znają Ewangelii i zadają sensowne pytania na temat wiary, uczynków lub naszej wiary w dziewicę, to jest to, czego nie zaznałem nigdy przedtem. Och, żeby lepiej znać ich język. Nie mogę się doczekać chwili, kiedy będę mógł świadczyć w całej pełni. To prawda, że wydzierają nam co tygodnia setki broszurek. Znajdują się też dowcipnisie, którzy albo rzucają jakąś drwinę, albo skórkę od pomarańczy. Ogólnie jednak czuję się, że zyskujemy tu przyjaciół i rozbijamy tradycyjne przesądy. Wierzymy, że Bóg wspiera swoje słowo i wprowadzi do sumienia niektórych z nich. Módlcie się za to dzieło, dobrze? Następny list z dnia 9 sierpnia, dwukropek. Najprawdopodobniej w przyszłą środę Pete i ja udamy się do Szelmera, by pomagać w obozie chłopców, a stamtąd pojedziemy do Szandia. Próbowaliśmy z tej okazji postudiować trochę więcej hiszpańskiego. Obaj mamy po dwa przesłania na tydzień dla tych chłopców. Dwa dni spędziliśmy w naszym bodega. W nawiasie, nauczcie się tego słowa, myślnik znaczy ono tyle, co magazyn, a jest to po prostu pokój, gdzie trzymamy swoje baryłeczki, skrzynie itd sprawdzając nasze rzeczy i odkładając to, co przede wszystkim chcieliśmy zabrać w dżunglę. Do pakowania użyliśmy tych wielkich, czarnych, gumowych worków. Cztery z nich napełniliśmy, zostawiliśmy szereg rzeczy, takich jak aluminiowe krzesełka, piła, siekiera. Każde deko bagażu to dodatkowe obciążenie małego samolociku. Rano Pete i ja poszliśmy na targ, by nabyć pewne rzeczy, których nie mogliśmy zabrać ze sobą myślnik maczety, garnki, trochę oleju napędowego i temu podobne. Kiedy tak Jim kontemplował opuszczenie Kuito, po pięciu szczęśliwie tu spędzonych miesiącach, pomyślał znowu o zaręczynach. Uważając, że łatwiej byłoby nam się rozstać, gdyby Bóg dał nam swoje słowo zgody. I znowu odpowiedź była jasna, co Jim zapisał w swoim dzienniku 12 sierpnia, na dwa dni przed pożegnaniem się ze mną. Dwukropek. Och, aby tę służbę pełnić zgodnie z wolą Bożą, z całej duszy. Muszę wyznać, że chociaż jestem pewien, iż zaręczyny to nie jest coś, co moglibyśmy planować na to lato, przyjęcie tego jako woli ojca nie cieszyłoby mnie. Nie dlatego, że moje pragnienia w nawiasie, punkt pierwszy, co do niej, punkt drugi, co do dzieła, być może wśród aukas, pozostają w konflikcie. Nie ma w tym sprzeczności, ale trudno to razem pogodzić. Sprawy te przyszły w jednym czasie, lecz zamiast pasować do siebie nawzajem, jak tryby w maszynie, łamią jedno drugie ze zgrzytem, czasem w ogromnym napięciu. Za wcześnie jeszcze dla mnie, myślnik, skoro nie widziałem nawet Orientę, sądzić, że Bóg chce, abym tam się udał z nikim niezwiązany szaleję wprost za nią i chcę być z nią w dzień i w nocy. Czuję natrętny głód ciała, samotność umysłu, przez co czytanie książek staje się niekiedy farsą, a samo życie wydaje się bez niej nieużyteczne.